Dzień dobry kochani, właśnie dzisiaj zawitały do nas spoilery związane z eventem zimowym w Star Stable. A w tym filmie zaprezentuję wam, co w tym roku otrzymamy w kalendarzu adwentowym, czyli w prezentach pod choinką w zimowej wiosce. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którzy zostawili subskrypcję na tym kanale: Agnieszka Szymczyk, Adela, Emo, Miedwiańska Stajnia oraz Love Horse. Jeśli ten film ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby stawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są. Dziękuję wam bardzo serdecznie za zostanie wspierającym i dołączenie do grona słoneczek. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego bombastycznego filmu. Na początku zaczniemy sobie od tego, że prawdopodobnie zima do Star Stable zawita już 4 grudnia. Wtedy do gry znowu powróci zimowa wioska oraz pojawią się wszystkie świąteczne aktywności. Dlatego 4 grudnia możemy być gotowi na odebranie już 4 prezentów, ponieważ prezenty będą się naliczały od 1 grudnia. Więc czas najwyższy dowiedzieć się, co będzie w prezentach w kalendarzu adwentowym pod choinką 2024. Więc przechodzimy sobie do tego, co w tych prezentach się pojawi. Oczywiście prezentów będzie 31, ponieważ grudzień ma 31 dni. Z każdym kolejnym dniem będziemy mogli otworzyć kolejny prezent. W dniu pierwszym otrzymamy prezencik z kurtką z zestawu cynamonowego. Aktualnie będziecie mogli ją zobaczyć, prezentuje się ona w taki sposób i naprawdę moim zdaniem jest ona bardzo fajna. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tej kurtce, bo moim zdaniem naprawdę jak na pierwszy dzień to jest bardzo fajny prezent. 4 grudnia jak wejdzie ta aktualizacja, to będziemy mogli sobie otworzyć właśnie poprzednie 4 prezenty. A w prezencie drugim otrzymamy, uwaga, uwaga, błyszczące kamienie szlachetne. I prawdopodobnie chodzi o te, które można dostać właśnie w drodze pioniera. Mają one jakieś swoje zastosowanie, niestety ja nie wiem, do czego one służą. Wiem jedynie, że są bardzo drogie, więc można je również sprzedać. Bardzo fajny prezent moim zdaniem. Ale jeżeli ktoś wie, do czego one służą, to napiszcie w komentarzu. W dniu trzecim, uwaga, uwaga, nowy kodzik. I na co on będzie? Prawdopodobnie przez te całe święta, przez ten cały kalendarz adwentowy, wszystkie te kodziki będą dawały nam starcoinsy. Oczywiście to moje przypuszczenie, nie mamy żadnych potwierdzonych informacji w tej sprawie, natomiast tak uważam, bo w tym roku SSO jest naprawdę hojne, jeśli chodzi o starcoinsy. Warto również zauważyć, że w listopadzie kodów na starcoinsy było naprawdę stosunkowo mało, więc wręcz idealnie wpisuje się to właśnie w to, że te wszystkie kody, które miały pojawić się w listopadzie, pojawią się w kalendarzu adwentowym na święta. A co innego miałoby się znajdować w takich kodach? Ewentualnie może jakieś przysmaki szczęśliwego konia? Ale osobiście uważam, że będą to jakieś mniejsze kwoty starcoinsowe. Niestety na ile i czy faktycznie będą to starcoinsy, te informacje jeszcze nie są nam w 100% potwierdzone. Dzień czwarty i uwaga, uwaga, on da nam 7 dni pomocy stajennej. Ten kupon, który można dostać właśnie na drodze pioniera, będzie również do zdobycia poprzez kalendarz adwentowy i co jak co, ale uważam, że ten kupon naprawdę jest bardzo fajny i aktualnie je sobie tam właśnie zbieram w szafie. Dzień piąty, uwaga, uwaga, PD dla postaci. Więc osobom, którym brakuje właśnie malutko PD do kolejnego poziomu, to naprawdę polecą odbierać właśnie prezenciki. Dzień szósty, czyli Mikołajki. Uwaga, uwaga, co dla nas przygotował Mikołaj? Oczywiście nowy kodzik. Na ile? Nie wiadomo, ale jak już wcześniej wam powiedziałem, prawdopodobnie będą to starcoinsy. W dniu siódmym otrzymamy spodnie z tego zestawu cynamonowego. Naprawdę moim zdaniem bardzo fajne, takie brązowe spodnie mi się przydadzą. Dzień ósmy to rękawiczki, również do tego stawu one są prześliczne. W dniu dziewiątym czekają na nas zimowe tokeny. Nie wiadomo jaka będzie ich dokładna liczba, ale no wiadomo, że właśnie będzie ich więcej niż jeden. W zeszłym roku było ich chyba 3, więc no możliwe, że w tym roku będzie podobnie. W dniu dziesiątym okulary, niebieska kawiarnia. W dniu jedenastym czeka na nas kask, ten właśnie z zestawu cynamonowego. O Jezu, dopiero teraz ujrzałem, że on ma pompona, ale super, dobra, nie, do ten kask będzie sztosowy i będę go używał. Dzień 12, czyli kolejne darmowe PD dla naszej postaci. Dzień 13, kolejny nowy kodzik, nie wiadomo na co, ale jak już wam wcześniej wspominałem, prawdopodobnie na starcoinsy. Dzień 14, uwaga, uwaga, buty do zestawu cynamonowego. W dniu 15 będą na nas czekały błyszczące kamienie szlachetne. A dnia 16, uwaga, uwaga, zimowe tokeny. Dzień 17, tutaj ten tydzień będzie, wydaje mi się, bardzo fajny, bo tak, zaczynamy ogólnie od PD dla naszej postaci.
postaci, więc fenomenalnie. Jestem ciekawy, ile tego PD będzie. W zeszłym roku było tego całkiem sporo, z tego co pamiętam. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Dzień 18. Uwaga, uwaga, siodełko od zestawu cynamonowego. O Jezu, ono jest bardzo fajne. Ono tutaj ma taki ocieplacz, ale super. Nie no, to siodełko jest moim zdaniem superanckie. Dajcie znać, co wy o nim sądzicie. Moim zdaniem są one naprawdę świetne. Dzień 19, czyli kolejne zimowe tokeny. Dzień 20, uwaga, uwaga, kolejny nowy kozik. Koniecznie obstawiajcie w komentarzach, ile starcoinsów według was uda nam się właśnie uzbierać, jeśli faktycznie w tych kodach czekają na nas starcoinsy. Dzień 21 to o głowie do zestawu cynamonowego. Dzień 22, czyli cynamonowy czapraczek, który naprawdę jest przepiękny, jest w tym motywie właśnie kratki, a moim zdaniem naprawdę jest on bardzo fajny. Będę używać tego czapraczka. Dzień 23, fajerwerki przed wielkim dniem, a co w wigilię, czyli dnia 24? Uwaga, uwaga, kolejny nowy kodzik. W ten dzień moim zdaniem powinno być najwięcej tych starcoinsów, jeśli faktycznie to będą starcoinsy. Chociaż kodzik zawsze pojawiał się dnia 25, a jak będzie w tym roku? Uwaga, uwaga, otrzymamy Bazil. Nie wiadomo, czym to jest, czy prawdopodobnie to jest właśnie ten zwierzaczek, wątpię. W tłumaczu jest to właśnie bazylia, może chodzi o jakąś jemiołę. Takie spoilery również się pojawiały, że będziemy mogli dostać jemiołę jako element ozdobny dla naszego konia, więc to było świetne, jeżeli to chodzi o to. Dzień 26, czyli kolejne zimowe symbole. W prezencie z 27 grudnia będzie nas czekał duży dzban mądrości. Ono również pochodzi z drogi pioniera, więc w tym roku kalendarz jest właśnie troszeczkę pomieszany z elementami z drogi. 28 grudnia będą nas czekały oczywiście owijki do tego zestawu cynamonowego. 29 grudnia tutaj w prezenciku będą błyszczące kamienie szlachetne. 30 to kolejne zimowe symbole, a ostatni prezent w tym kalendarzu to uwaga, uwaga, dun, 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 co to będzie, co to będzie? To będzie właśnie torba na siodło do całości tego zestawu. Tutaj będzie się właśnie on kończył. W pierwszym prezencie będzie właśnie kurtka, a w ostatnim będzie torba na siodło. Tak będzie kończył się ten kalendarz adwentowy. Dajcie koniecznie znać, co wy o nim sądzicie, bo jestem naprawdę bardzo podekscytowany. Mam nadzieję, że w tych kodach będą starcoinsy, ale po tym jak SSO w tym roku nam je fajnie daje, to naprawdę wydaje mi się, że i tak będzie właśnie, jeśli chodzi o te kody. Życzę wam oczywiście cudownego poniedziałeczku i cześć!